is with us! Hej, siemanko, z tej strony Mruk, witam was w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Valhalla i dalej zajmujemy się tutaj misjami we Francji. Teraz zrobimy sobie tajemnicę. Come on, with the weak god. Who disturbs our worship? Merde, it's the northern one. In the darkest hour, when demons come, call on me, brother, and we will fight. Madness. Maybe they left something to explain their behavior. Ciekawe. Jakiś klucz mamy? They lost faith in their god and found fickle solace in a new one. Liczne wady dawnego ojca w obliczu wad dawnego ojca pragniemy wznowić, wyznawać nowego, potężnego, nordyckiego boga Odyna. On się nami zaopiekuje i da nam to, czego nie mamy. Tchnie w nas znów odwagę i da nam nowe życie. Lista żali do nowego ojca. Córka Merana utonęła w rzece. Starszy Lothe zachorował i umarł. Guther utracił miłość życia, szczyny i brud na ulicach, łupienie wsi, ciągła śmierć choroby, niewysłuchanie modlitwy, nieudzielona pomoc. Lista rzeczy, które wiadomo o nowym ojcu, lubi miód i wino, ma oko, które wszystko widzi, lubi kruki. Okej, tutaj gdzieś jeszcze musimy wejść. Dobra. I mamy skrzynię. Co dalej? A tutaj co jest? Ukryci. Okej, no to dalej się udamy tutaj, zobaczymy. Co to tam będzie? Kurde, te szczury jak atakują, masakra. Znajdź, zdobądź klucze ukrytych, okej. Czyli tamten klucz, który znaleźliśmy, nie był kluczem do tych drzwi, gdzie znajduje się siedziba ukrytych. Nie wiem, co tu robią, ale najpierw sobie zróbmy synchronizację. Było blisko. Odzyskaj anonimowość. No mam anonimowość już, nie? Gdzieś tu na dole mnie łapie skądś.
Teraz się udało. Dobra, i co my tu mamy? No, są tu bogactwa i tajemnice oczywiście. Zdejmijmy sobie te wilki. Dobra. Okej, to zejdźmy tutaj. I co my tu mamy? Coś jest zastawione. Dupa, tu nie wejdziemy. I słyszę szczury. No dobra, poszukajmy innego wejścia. Podobno gdzieś tu wejście jest. Patrzcie, kolejny wilk. Też zdjęty. Tu jest jedna skrzynia. Wiadomość od kapitana. Dobrzy ludzie, do Rui nie da się wejść tradycyjnym sposobem. Dzięki temu, że Bulwin wpadł do stawu, odkryliśmy inne podwodne wejście. Uzbrójcie się, zanim tam ruszycie. W okolicach mogą być bowiem Normanowie. Okej, czyli musimy stawu szukać. Gdzie tu jest jakiś zbiornik wodny? No jest. Aha, no było, no bo mogliśmy przecież tam skoczyć, tak? Tu jest. I no jest rzeczywiście inne wejście. Tu musimy wejść. Jest symbol. Gdzie na dole niewielka szczelina? Aha. O. Proszę. Time to see what lies ahead. No nieźle, nieźle. No okej, tak się nie dostaniemy. Musimy tu zanurkować. Wychodzi na to. Użyjemy sobie garnka z olejem. Dawno go nie używaliśmy. No i jest coś tam, nie?
Niech się wypali. I tutaj jest księga. I tu jest chyba klucz. Tak, pierwszy klucz zebrany. Okej, nie czytamy tego, bo szkoda czasu. I tu zebraliśmy wszystko, zobaczcie. Ukryci tu jest, o kurde. I tam jest trzecia. No dobra. Teraz wyjdziemy stąd i udamy się tam, gdzie sobie zaznaczyłem. Szczury. Okej, tu musimy chyba się wspiąć do góry. O ile majster Eivor będzie chciał to zrobić. Tak. I tu drabiną. Aha, no i to jest to, co chcieliśmy się tu dostać, tędy, ale się nie udało, bo na przeszkodzie stoją nam właśnie te kamienie. No ale już jesteśmy na zewnątrz. O, jakie ciekawe dźwięki. No i pędzimy do bogactwa. I tam też jest jakaś tajemnica. I co my tu mamy ciekawego? To jest nasz wróg. Tak, to nie był nasz przyjaciel. Ale spokojnie, ich tutaj wszystkich. Okej. Gdzieś tam widziałem jeszcze jednego, nie? Dobra, tu idzie jakiś majster. Chodź, przyjacielu, chodź. No nie chcę przyjść. Dobra. Chyba wszyscy, co? Tu zamknięte. Prowiant pełen. I tu jest skrzyneczka. O, jeszcze jeden tu biegnie. I już go nie ma. O, jest tam ich troszkę więcej, widzę. Okej, tu jest kolejna skrzynka. I do niej potrzebujemy klucza. Dobra. Jeszcze możemy z tego poszczelać? Ale padają. No wychyl się, majster.
to się w tym przyjemnie strzela. I dostał nam jeden. I jest. Patrzcie, tam jeszcze jeden stoi. A to sobie go dobijemy. Tradycyjnie. Może dostałem już ten klucz. Sprawdźmy to. Tak jest. Tu mamy spodnie paladyna. No i tu dalej jest jakaś tajemnica i jeszcze jedno bogactwo gdzieś jest. Tutaj jest bogactwo, dobra. I to mamy z głowy i tutaj jest tajemnica. Uważnie napisany list. Tato, bardzo zasmuciło mnie, kiedy mama powiedziała, że nie będziecie tu mojej urodziny, ale wiem, że jesteś na ważnej misji. Mama mówiła, że spotykasz się z tym panem w północnym porcie w Paryżu, żeby dostarczyć obiecane lekarstwa. Mogę tylko czekać i być grzeczna, bo lekarstwa są bardzo potrzebne tym dzieciom i to ważniejsze niż ja. Zostawię troszkę ciasta na twój powrót. Tęsknię, kocham cię. I wonder if there's silver in returning these. Bez sensu ta misja. Ale dobra. Mamy coś jeszcze do zebrania, takie mniejsze bogactwo. Paczka do Paryża. Wszyscy leżą. Hej! No hej! O, o, o! Co ty tu robisz? Dobra, co my tu mamy do zrobienia jeszcze? To jest wszystko w tym. No tutaj jest jedno bogactwo, tajemnica i tutaj nie mamy nic odkryte, nie? Musimy to w żółwie zdobyć. No przenieśmy się tutaj. No i jesteśmy... Co tutaj jest? Okej. Może udajmy się to synchronizować. My tu będzie bliżej. Dobra, no to... Weźmy sobie tutaj na cel te miejsce synchronizacji. I ciśniemy tam.
Coś na szkod nie chce z nami współpracować. O, teraz dopiero ruszył pełną prędkością. A miejsce synchronizacji pewnie jest tu u góry. Gościu, to jest ktoś od nas, czy nie od nas? Nieważne. No i jesteśmy po synchronizacji i co nam tutaj się pojawiło? Czyli ruszamy tam. What's going on? Nic się nie dzieje, chodź. Me, what's happening? Dobra, majster. Go. Nie mam całego dnia, żeby tu... Hej! Nie mam tu całego dnia, żeby czekać, aż łaskawie wielmożny pan przyjdzie do woza. Mamy zebrane? Mamy. Ruszamy. Pięćset metrów, to sporo. Ale dziwne, że tu nie mamy jeszcze żadnej takiej siatki. Czy drzewka, jak było w tych dzieciach Danu i w zakonie. Myślałem, że będzie tu coś takiego. Ale jak najwidoczniej nie ma. Za dużo tu jest tych wilków, dzików, wszystkiego. Jeszcze nie mogę przed nimi uciec. Dobra. I co tutaj jest? Jest tam jakiś ziomek do góry? Jeden mniej. Tego też tam zdejmiemy? Najwyraźniej tak. Zdjęty. Ten też. Hey, where are you, dog? No, już się uspokój, majster, uspokój się. Idziemy po ten klucz od razu. Ale się uchylił, nie? Nic nie widzę. O, to jakiś grubasek jest. Dobra, ten skończony. God is with me. I tutaj jest skrzynia.
Gdzieś tu musi być jakieś wejście jeszcze. Okej, tu nic nie widzę, żadnego wejścia. A nie, jest tam zastawione z drugiej strony coś jest. Hej! Dobra, panu już dziękujemy. Tu jest kolejne bogactwo. Otwórzmy to sobie. To połupione, dobra. I tu jest tajemnica i jeszcze dwa bogactwa na to wychodzi. Aha. Czyli to było wyjście. A jednak ktoś tu jeszcze u góry jest. Sprawdźmy to dokładnie. Tu się nie da jakoś dostać? Tak się nie da. A tu niby jak mamy wejść? A nic prostszego. Dobra, jesteśmy w środku. I mamy to. No i tylko musimy się dostać tutaj, pod spód. Scattered swords on the ground. Thieves must be looking for a weapon. No patrzcie, tu jest wejście. No kurde. No i co nam to da, jak to jest zamknięte? A do czego jest tutaj ta beczka? Do czego tam jest ten garniec? Aha, okej. I jakoś to obejdziemy. Okej, otwarte. O. No i mamy to. I tu jest jeszcze tajemnica. Siedem metrów do niej mamy, tak? Znaczy się metrów chyba. A letter and a map. The thieves left evidence. They stole an Ulfbert sword. If rumors are true, that blade is made of crucible steel. Might be worth looking for. O kurde, zamek, jakieś drzewa. Jeszcze raz to zobaczmy. Aha, to jest rzeka chyba, tak? Jakby to był Paryż?
Jest tam most, jakieś ruiny. Obóz wojskowy. Pewnie tutaj. Idźmy tam od razu. No to chyba więcej nic nie ma, nie? Żadnych wskazówek. Wierzchowiec niedostępny, okej. Okay. Musimy stąd się po prostu wydostać. Co jest tym koniem? Coś nam się koń zbugował, nie chciał biec. Może teraz będzie. No teraz jest okej. Co tu mamy ciekawego? Jakiś klucz? No nie wiem, czy tylko twój. No i okej. I tu jest jeszcze jakiś zwój. Co on teraz od nas chce? That sword you hold, the one you stole from the camp. We stole, these men and I. But there is only one sword, and can be only one owner. Tyr's hand is now mine. My dear friends, my brothers, my kinsmen. They coveted it, but I could not let them have it. No, I had no choice. An Ulfberht sword, made from crucible steel. I've never seen one up close. It sells for a large amount of coin. There is almost no price that can match the sword. It has both immense power and beauty. Once you wield the sword, you will understand. Though that will not happen. If you want it, there is only one way. We must fight. O, możemy użyć charyzmy. Look at me. Look well. Do I look like these men? Make the wise choice and give me the sword. I am looking. I am seeing. No. I killed my brothers. I must have it. Else it will all be for naught. They're gone, and you deserve no respite for betraying your kin. Leave the blade. Walk away. And never appear before me again. Oj, okej. I zdobyto mapę skarbu, o kurde. To nieźle, została na to jedna tajemnica i jedno bogactwo. To bogactwo jest tutaj, a tajemnica jest tam. No to przenieśmy się tam, jeszcze raz sprawdzę to bogactwo.
No dobra, teraz najpierw wydostańmy się tutaj z tego. To chyba Paryż, tak? No i tam na pewno gdzieś musi być jakieś wejście. Może jakaś studnia albo coś. Przyjrzymy się temu dokładnie. Survey the area, Sunan. Kurde, no nic tu nie widzę. Żadnej studni, żadnego wejścia. To jest najlepsze, że tutaj nic nie ma. To bogactwo jest dosyć nisko. O, sztaba Tytanu. Bardzo, bardzo miło. Tu nie ma jakiegoś wejścia albo czegoś. No pewnie, że jest. Patrzcie to, kurde. Ale jest zastawione. Masakra, nie? No dobrze, moi drodzy, to ja teraz zajmę się zbieraniem tych średnich chyba żółwi, aby dokończyć tą tajemnicę i zaraz na początku przyszłego odcinka sobie to zrobimy. Także zapraszam Was na ten odcinek. Trzymajcie się, cześć.